Zaistniała wręcz taka sytuacja, że Seba sobie kupił Volvo. O kurna, nie wyłączyłem zapłonu. W tym przestawionym rozrądzie w silniku N, jak nie kupuj. Zdarzyło się tak tutaj akurat, że przyjechała pewna klientka, no po prostu jej zgasło auto i teraz już nie kręci, jest błąd czujnika wałka rozrządu. Czujniki powymieniali, ale ten silnik kręci tak jakby nie miał kompresji, więc zakładam, że się po prostu rozrząd przestawił. Ciekawe co z tego będzie, ale też zaistniała taka sytuacja, że Seba kupił sobie Volvo, bo ostatnio pojechaliśmy w kierunku Ostrowia, Ostrów Mazowiecka, Mazowiecki mi się myli, także nie zlinczujcie mnie za to. Tam kupiliśmy Volvo, a teraz się sobie zaczęło robić offroad. Wcześniej chciał kupić Camaro, znaczy jak zobaczyliśmy, że po prostu Camaro ma tendencję do palenia gumy na jedno koło, jest trochę wstyd. Albo na przykład do zawiśnięcia na krawężniku. Poza tym jest tak plastikowe i tanie, że to mówię, nie, kurna, to... Nie no, jeżeli ty chcesz generalnie tylko palić gumę na jedno koło i wyglądasz, to sobie bierz ten samochód, ale na dobrą sprawę, jak chcesz być panem ulicy i offroadu, bądź tak po prostu czuć się jak panisko, no to kup sobie coś takiego. No i sobie kupił i teraz zawisł gdzieś w świdrze, bo mu się offroadu zachciało i teraz jedziemy go ratować. Jest szpader, jest linka, można jechać. O, kurwa! Ale jajca, co? Czekam, może do bagażnika tu atem wyciągnąć. No dawaj. Nudzi się mu chyba. No kurna, pojechał offroadować. O, żeś posprzątał. No, tutaj no. Tak, ale... Ty jak ładnie pachnie w tym samochodzie, Adas. Coś ty zrobił? Nie rzuć bąków. Właśnie, to co żeś zrobił z tą kierownicą? Nakierowałeś to? Nakierowałem to, ale jeszcze nie dokończyłem, bo jeszcze jeden ten... Czy ona jeszcze mokra? Ale... Nie, jeszcze jeden preparat. Jak ty to zrobiłeś? Ja też bym chciał wiedzieć, jak to się robi. Kupiłem coś takiego, 60 zł z dostawą. Co ty gadasz? No i 60 zł, tak? Tak, z dostawą. Tylko nie jestem zadowolony z tego, bo robiłem to... Ale nie ściągałeś jej? Nie. Aha. Tu jest od razu taki papierek ścierny, gąbeczki i takie rzeczy. I spray? Nie. Gdzieś tu rzuciłem. Bo to jeszcze nie skończyłem sprzątać w tym samochodzie. Wszystko było coś takiego. Aha, no. Tylko to brudzi paluchy strasznie. No nie mogę się rękawiczek założyć? Właściwie nie miałem. Ach, nie miałem, no nie miałem. W warsztacie to co? Adam, kurna, ty to jesteś dziwny. Ale wiesz, ja nie sądziłem, że to tak będzie brudzić. No. Miałeś dzisiaj prawie, że zawał serca? No ale no normalne, mam taki zawał serca. Znaczy to mi pokuje trochę, serce stanie i jest dobrze. Nie, no to... Brzydko jest pomalowane, moim zdaniem. No dobra, ale chyba lepiej wygląda niż było. No tak, wcześniej była taka... Wiesz jak tam dojechać? Wiem. Jedź w kierunku Otwocka, świszcze, skręć na podpasce na drugim zjeździe i jedź tam prosto. I tam się zakopał nasz bohater. Każdy musi mieć swoje 5 minut wstydu, nie? Kurde, dobra, jedziemy po naszego bohatera. Dobrze, jak mi się da. Nie no, mamy 4, także da radę. No on też ma na 4. No ja wiem, że ma 4, ale on tam chciał po prostu sobie kurna, przy... nie wiem co on chciał zrobić. Zobaczymy co chciał zrobić, no. Także jedziemy. No dobra, obstawiajmy Adas. Ja myślę, że on się pokusił o przejazd na drugą stronę. Przez Świder? No. A tam się da jakoś przejechać? Ja nie wiem, gdzie on sobie tam wybrał to miejsce, ale kurna, chciał zobaczyć gdzie są granice i zobaczył pewnie. No tak. Najgorsze jest to, że mam letnią oponę, on też ma letnie, więc stanął. No ale miał... dobra, jakby, bo to jest tak, że dajmy na to, że się gdzieś tam się w połowie zakopał, bo to będzie trochę lipa. Ale gdzie on tam chciał jeździć? Ja nie wiem, on wysłał mi jakoś filmik, to koła tyle się zapadały pod piach, i że napęd mu się dołączył. Może teraz nie chce mu się napęd załączyć na to, tylko przodem ciągnął. No cóż, zobaczymy jak tam nasz bohater w co się wpakował. On trenuje po prostu... jak się nazywa ten film? Czekaj... Mad Max, o! A, no. Tak, jakby, że jak na przykład chce, jak omijać korki w świt, że on nie będzie jechał główną drogą, tylko on będzie jechał na drugą stronę, nie? Przez rzeczkę. No,
A ty chciałeś przeleść, przepłynąć przez rzekę, czy co? Zobaczysz, przez jaką górę się przejebałem i ja zjechałem z niej. No. Więc pomyślałem, dobra, jak wjechałem i zjechałem, to wrócę, nie? Normalnie przypomniał mi się dzik tadzik. Empower. I patrz, zaliśmy za 5 tych, patrz, widziałem jak wysoko? No kuźwa. Ćwiartka baku. Źle jazdy. O kurka, hopka. O kurwa. O co chodziło? To jest kobieta. Adasa, 2.8. No, a jak właśnie nie wyjedziemy, to co? No to... gdzie by się wymyśleć? Tutaj co to jest? Jakaś kurwa oczyszczalnia Szambar? Co to jest? O, przy wodociągach jest. A to są wodociągi, ja myślałem, że też, oczyszczalnia Szamba. Zaraz będę widział, bo stoję na kurce. O, widzę światła, dobra. A, to ty tutaj, dobra, kurna. Szykuj się. Dobra, widzę. Uczesałeś się? Co zrobiłem? Uczesałeś się, bo jesteś na kamerze. Dobra, pierdolę, wolę auto wyciągnąć, jestem na kamerze. O kurwa, ty Adas, tu już mamy problemy z przejechaniem. A ja chciałem tu jakąś BM-ką przyjechać. Tylko mam misę, najmniejszy ty, punkt. A jakbyś sobie kupił kuźwa tego, jaką się tam, nie ten Challenger, tylko ten kurwa drugi. Kamara, jakbyś sobie kupił Camaro, to co, nie próbowałbyś podjeżdżać tutaj? Kurwa, ja bym utknął w momencie, kiedy ty jest. Jakby się asfalt skończył, tam byś utknął. O kurna, to tam jesteś. Ja pierdzielę, offroadu mu się zachciało. Kurde. Co za wariat. No i dawaj tu na górę. No dobra, dobra. Adas, kurna, to nie jest dzik tadzik. Ale ona nie. Dara. Gdzie ty kurwa jesteś, człowieku? Tam stoję. Ja pierdolę. A ty, kurwa, nie damy rady. Ja nie wiem, czy ja stąd już ruszę. Ja, nie, stąd to ruszę, kalajcie. To ja zjechałem na sam dół i sobie myślę, dobra, wrócę. Zaczyna mnie kręcić ten off-road. To są dobre tematy. Tylko że się wpierdoliłem. Ale daj. Masz łopatę jaką? No jest tam, weź tam ten. Możemy się tu pochować od razu. O! Jeszcze podejrzewam, że dostało się piachu w jakieś czujniki i tył napęd już pewnie nie działa. Ty, ale czekaj, ty jechałeś tu tyłem, czy ty stamtąd jechałeś? Ja jechałem tak jak wy. A i chciałeś tu zawrócić? Nie, pojechałem tam do końca. A, i się... ślady. Pojechałem do końca i mówię, dobra, wracam, bo nie wiem, gdzie tam wyjadę. Nie poczekaj, no niech, może będzie... Nie. Dobra. Jeszcze człowieku można zamknąć piasku, patrz. Dobra, niech ona zjedzie do tyłu, bo kurkę stoi. Aż już odjebał. Ty, no ale zjechałem stamtąd, elegancko. Poczekaj. Dobra, mam kurwa pomysł. Patrz, co się dzieje. Volvo, terenowe mówili. Mówili, kurwa. Da radę w teren, mówili. Da radę, tak. Normalnie czuję spaloną gumę na tym. On chce tu przejechać, tak? Zaraz będzie pod księgą. Tak. Kurde, bo ja nie wiem, czy ja tędy przyjadę, żeby cię przyjadę. No właśnie,
ale musiałbyś zrobić taki zygzak. Albo idziemy do Audi, cofamy i jakoś tamtędy trzeba przyjechać. No bo tak to jakbyśmy się wycofali, to mamy osób, mamy ten. Jak się zakopimy, to łatwo będzie kłopot. Ale do jajca. Do jasne. Przejedziesz? Tędy? No. Właśnie nie wiem, czy tu się zmieści. Obok drugaka, o tu. Ale wiesz co, no to może ci tu piachu jakoś odkopać. O tu, tutaj to pójdę, bo żerakiem zahaczę. Poczekaj, to skopajmy to. A tam? Tędy może się przejedziesz. Ja pierdolę, to jest prawie, że nierealne. Dobra, dawaj, kurwa, do jajca. Offroadowiec, kurwa, było sobie kupić, kurwa, Camaro. Masz, prawda, kurwa. Camaro nie przejechał na samochód z wodociągu. No to tak, to tam już byś zawisł. Czekaj, bo mnie zabije, kurwa, bo ja mi się wydaje, że przypierdolę Volvo. Uwaga, bo ty pierdzicie. No to odejdź. Nie, 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 kurwa, to źle się, kurwa, skończyć. Dobra, dawaj, gaz. Ty, poszedł, kuźwa, ty. Daj radę, ty, zwracam honor, kurwa. Uważaj. Nie, nie. O kurwa, źle zrobiłeś. Chyba to źle zrobiłeś, ty, że się zatrzymałeś. Ale dobra, to spróbuj to może wyślizgać, tak, żeby, kurna, znaczy wyślizgać. No ale jak go uczepię, to będę ciągnął, jak wyślizgam, to będzie lipa. A dobra, jak teraz pójdziesz na wstecznym? No bo to wiesz, to zobaczymy, czy sam dasz radę wyjechać, bo razem z nim to na pewno nie. Nie! Kurwa! No i chuj! Gdzie, kurwa, czym, człowieku? Transporterem, tę czwórką? Tę piątką? Że ma jakieś offroady. No i chuj, kurwa, nieporozumienie takie. Ja tym chociaż zjechałem. Ale się zatrzymałem. Kurna. To teraz chłopaki robią. Mazdą przyjechać po was? Co? Czy może z polierem? Pchnijmy Adama może. O. Macie, możecie sobie wsadzić w dupę, kurwa. Ja tego szukałem. Co to jest? Czyli to jest moja bluza. A, sorry. Dobra. Nie gniewasz się. A to są moje buty. Tak, no tak. No dobra, fajnie, śmiechy śmiechami, ale... Ja zawisłem, ja... Jest 2 do 0, że tak powiem. No właśnie tak mówiłem, że nie ma sensu, żeby ten cię ciągnął, skoro sam się zaraz zakopie. Przadaś, jak ja się wjebałem, to tak z całym szacunkiem, ale... Ale zatrzymałeś się? No tutaj już tak, bo... Ale jak to wjechałeś tam? Jak jechałem, to no tu się prawie... Tu mi zwolnił sam automatycznie już, ale jak pojechałem. Jak ja tutaj wpadłem i się... Dobra, ja wam powiem tak. Zaraz będzie ciemno. No właśnie. Zaraz będzie ciemno. Właśnie, kurwa, dziki nas zjadolą. Zamknij się. Auta rozbiorą na części. No, tak, Adasu, tak. No, pewnie, jasne. O, tak daje radę. Dobra, wiesz co, ten... Kopiemy. Zacznę teraz, to do siódmej zdążę. No, dawaj. Nie, 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 nie kop. Wsteczny i spróbuj go rozbujać. Chuja. Nie ma szans. Wysiadłem. Co? Ten, ta terenówka, co ją robiliśmy. Ten z Jeepa, a masz numer do tego Jeepa? W biurze. No. Kurwa, a jak wrócimy? Tylko, że tak powiem, jest problem. No. Ale chuj, nie. No i dupa. Dobra, chuj. Volvo, ja stamtąd Adama wyciągnę. Tylko przejedziemy naokoło po prostu. Czy ja ci powiem tak, jakbyśmy mieli pasy takie ściągane, to byśmy jednego złapali za to. Za hak, drugiego za hak. Ale jesteśmy offroadowcy, kurde. No i jakoś by się kuźwa ścisnęły. Ruszyłyby się z tego. Kurwa, przypał trochę. Dawaj tą łopatę, nie ma co czekać. Kop, Kuba, kop. Kop, Kuba, kop. Mój tata był słynnym muzykiem. Nic, kurwa. Nie zmieniaj, kurwa, tematu. Kurna, mogłem wziąć drugą łopatę, nie myślałem, że to aż tak. Obstawialiśmy, że też się w wodzie gdzieś, kuźwa. Gdzie w wodzie? Utonął. A ja wiem, jakie zmieniać pomysły. Jakbyś mnie wykopał dookoła. Aha, ciebie nie ma, kurwa, szarpnąć z przodu? No nie, u niego jest chujnia, może w ogóle nie złapiesz go za przód. Więc na drugą stronę musimy wykopać ciebie i podciągnąć Adasa do tyłu. A, z powodzeniem, tak. Nie da rady do tyłu. A ty, czekaj, bo ty chciałbyś tu i przejechać z powrotem? Tak. Przecież to jest, kurwa... Z
górki zjechał, ale pod górę... To trochę kurwa niemożliwe. Znaczy jak będzie większy rozpęd, to by przejechał. Albo może tego odkopać i tego przepchnąć po prostu. Dupą? No. No nic. Bateria pada, ale zostawię to tylko na fajrot. Chcę, żeby Volvo wyjechało przed ciebie. No. Dobra, zmiana. Adam Kofi. Chyba, że wchodzę z ciągnikiem. Gdzie tu masz ciągnik, człowiek? Nie ma tu ciągnika? To jest kuźwa właśnie, to jest świder, otwock. Gdybym się u siebie zakopał... Ja wiem, że u siebie, to tak. No. Brakuje traktorów tutaj. No ale szpot. Jak ten, no. Dobra, kopiemy. Kurna, nie uchwyciłem twojego bąka. To był ten, dzik. Dzik leśny. No i dupa jest, kurna. Pomocy nie będzie, znaczy będzie pomoc. Niedługo będzie pomoc, ale ciekawe, czy... Damy radę, zanim będzie ciemno. Jak tam, Sebastian? Jak tam się dokopałeś? Już widzę, że bardzo dobrze ci idzie. Opuszczam las. Wyjąłem już 10 butelek. No. 3 tony szkła. Wspaniale ci idzie. Dawaj, popatrzę. Myślisz, że jakby napisał na Facebooku jakiś post, co w takiej sytuacji zrobić i czy dalibyście radę na przykład coś podpowiedzieć, to posypałoby się lawina komentarzy. Weź łopatą tam od strony koła. Dawaj. I spróbuj tak do przodu i do tyłu. Co zrobić, jak nie mogę wyjechać? Wyjedź. Albo ja wiem, co trzeba zrobić. Zadzwoń po kogoś. Kurwa, zadzwoniłem. No właśnie. Działa. O, gdzie se rysujesz, kurna? Prawda, no. Adam, zadzwoń po kogoś. Ja cię pierdolę. Kto to kurwa wymyślił? Ty. O, słyszał to? O. Jedzie pomoc. Stój. A dobrze, 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 jedzie pomoc. Dobrze, jest gitara. Dobra, 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 dobra. Nie, 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 nie. Czekaj, 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 czekaj. Proszę bardzo, to jest moja kobieta kochana, proszę. Już będzie, stój, stój. Cześć, Kiciuś. Przyjechałaś tam z pomocą? Ops, troszkę się zjebało. Na klamkę. Dobrze. To idź tam do nich. Zaraz coś zrobię resztę. No. Dziękuję. Tak. Mój aniołek. No. Ale jest pięty już na 4. Dobra, no to ty, jadę tam po lewej. No to będzie dobre. Mhm. Kurna. Dobra, by tak będzie prościej. 4 na 4? 4 WD jest. Lepiej idzie, dobra, ale kurna trakcję muszę wyłączyć, ale do... Zajebiście idzie, kurna! Tylko ja muszę trakcję wyłączyć. Bo nałożyć jakichś patyków. Jak przekopiemy, to się wyślizgę, to nie pojedzie. A jak położymy patyki, to ja miskę stracę. A te sosny, co tu leżą? O, ewentualnie to. Ale u mnie misa tyle na ziemię leci. Dobra, czekaj, Kamil, do olejowa. Adas. Ja bym go wyciągnął, żeby się nie zatrzymał, gdyby tu twardziej trochę było na wiecie. Znaczy, żebyś wiedział... Gdybym. Ja wiedział, to pojechał tam, gdzie ty stoisz. No. A jak wjechałem tu i jak tu wjechałem... Dobra, jest chyba wyryta, nie? No. Jest okej. Okay. Dobra, to podwinamy. No to za badyle. Dobra, stój. Ty, zajebisty samochód, kurwa. No nie? No nie? Spadłaś tu, ach, kurna. A, tam nie ma o czym gadać, chłopaki. Wybawić nas, kurwa, Czech zjebu. Już? O, następny jedzie. Nie, chyba nie zamierza. Chyba nie. Damy sobie radę sami, my jesteśmy samowystarczalni. Kiedyś się też.
Chylisz to tak. Nie, patrz, stoi. Chyba chciał dobrze. Popatrz i pojechał. Nic? Nie. No odepnij mnie, bo ja kurwa muszę się dostać. Może jak się zakopię, to już chuj. Ale ja ci nie odepnę teraz. Idzie, idzie, idzie. Dobra, już. No dawaj. Dawaj. Coś tam rzęzi teraz. Ja idę go odkopywać dalej. Adam, może ci podłożymy kawałek tej sosny pod opony? Ale ja wiszę, środkiem pałka wiszę. No może po prostu tu gdzie stoi. No to może tu. Kurwa trakcja, ona mi cały czas uzło. Także kop, kuba, kop. A może można jakiś materiał podłożyć? Nie o to chodzi, zawisły brzuchem. O to chodzi i to nic nie da, że będziemy tu podkopywać. Wiszą na brzuchu. Ale twardy, zbity piach. A ten z kolei kuźwa mi trakcję rozłącza, nie wiem. Wyłączyłem wszystko, ale rozłącza. A chyba, że tu, co? No właśnie. No dzik. To przestań, kurwa, nie mów tego. A co ty się boisz? Ja nie mam Dale'a przy sobie. A ja nie mam chipa. No to zajebiście się wybraliśmy, kurwa, do lasu nawet. Nie, słyszałem. Słyszałem, no wiem. Dobra, idę myśleć. Nie kręci. Dobra, Kamil, dzwoń, bo szkoda czasu. Bo szkoda czasu, zanim on nas powyciąga, to i tak będzie. 6 rano, będę musiał do pracy iść zaraz. No. Wyciągnąłem bezpiecznik, żeby tą kontrolę trakcji odłączyć, bo mi cały czas rozłączało, nie mogłem dać na pełnym bucie, wiesz, te piachy, bo mi cały czas dusiło. Wyciągnąłem bezpiecznik, wpadł gdzieś w pizdu. Powiem ci, że pech, jeden za drugim, nie? Dobra, mamy kilka linek, trochę łańcuchów, latarki i drugą baterię do kamery, więc kurde, można coś działać. I tak zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Nie no, jeszcze nie teraz. Będzie padać i będzie chudza. Nie, weź przestań. Nie będzie padać już. Żartuję. Będzie padać, chociaż nie pada. Generalnie tak. Będzie to, żeby się pozbyć tej trytytki. Kurwa, no nie sądziłem, że to będzie trytytka. Poczekaj. Ja wiem, jak się pozbyć trytytki. Czy masz... Aha. Adam pakował na siłownię. Okej, nieważne. Nie widzisz? Ja za głupi na to. Węzeł wędkarski. Ty, ja nie łowię ryb. Znaczy... Rybacki, o, nie będę tam. Poszło! A niego kurwa, węzeł wędkarski się... Rybak! Rybak! Ale to fajnie. Co kurwa, twój węzeł? Nie, Kalina to Adam mówił. A, sparciała pewnie już taka, nie? Podjechał, zobacz. No. Pobliż. Dobra, nie, ale nie, to ta linia się spierdoliła? Tak. O kurwa. Ona jest sparciała, wiesz, taka. Dobra. Już. To ja się cofam. Nie drgnie? Nie drgnie nic. Tak zawisł, że on nie rusza się z miejsca. Dobra, może bym jak podjechał tutaj... A Seby może byś pociągnął. Mógłby go trochę w bok.
O! O, idzie. Kurwa, jakbyśmy go popchnęli od tyłu. O, kurwa, po masce. Trochę ruszyło, ale kurwa jebło. Ej, dawaj ich od tyłu popchniemy, to. Nie, ruszyło. Tak, musimy jeszcze raz, a my z Sebą popchniemy, nie chuja. Nie puścimy tego. To się ruszył? Tak. No Liza dzisiaj na siłowni była. No dzisiaj robią. No dobra, to jaki pomysł teraz na to? Dobra, to teraz tak. No, stąd? Pchamy. Masz Kamil, siadaj ty. A my cię pchniemy. Ja bym chciał Elizy, bo ona dzisiaj ma pomysły taki, że przyjdzie. Jesteś wielka. Dobra, chodź, stawiam ci. Teraz mówił? Co? No kurwa, ty już jesteś po prostu aniołem. Dobra, jedziemy na dojebaną pizzę. Chodź. Rozumiesz, kurwa, że my trzy pizdy, kurwa, nie daliśmy sobie rady. A przyszła kobieta. Tak, na oko niecałe 50 kilo. 49. 49 prawdziwej kobiety. 49 kilogramów. No. Chłop do nas mówi, za 300 mogę was wziąć jedno auto. Jeszcze jedna łopata. Jedno auto, a ten dwa, no to 600. Jeszcze jedna łopata była. Kuźwa. A popchniemy, po co się ten, no właśnie. Oczywiście, że jedziemy na pizzę, jestem tak kurwa głodny. Rzeszok, dobra, chodźcie gdzieś na stację. Gdzie tu jest latarka? No tak, to jest. Dwa w jednym. Czy pod samochodu? Co? To. Co się dzieje? jak jechałeś na sam... Piach razem ze smrodem. To skuł ci się piach wysypał. Tak? Co tak śmierdzi? Co tu się stało? Woda. A, woda z kimy. Dobrze. Szóstkowe. Jeden, tak? Dwa. Trzeci mamy teraz. To trzy. Okay. Nie dało rady, no i kto ci takie atrakcje? Nie będę. Wiesz co, ja miałem lepsze atrakcje, składałem film dla widzów, przeszkodziłeś mi. Dobra, ja też. No dobra, bo to mieli lepszy film. Ja robiłam parasol taki. O, to właśnie. Ale zje. Eliza smażyła cebulę, a Ada co robił? Ja przytulałem Ola. No właśnie. Przytulałem Ola. No, a ty przytulałeś łopatę. A ja pojechałem, bo Kinga jest u rodziców. To mówię, dobra, przejadę się, bo muszę wracać. Psa nie ma, to... Pojechał psa, kurwa, barbarzyńca, szedł do lasu, bohater. Świetnie było. Pojechał i nie wyjechał. Patrz, pójdzie bokiem. No, to poszło. I tego zamówiliśmy quattro carni. Wytłumaczyć jak to było. Ja stamtąd wjechałem tak lekko, że to myślę, dobra, wrócę tak samo lekko. Może delikatnie ciężej będzie. No. Ale niesamowite jest to, że jak Eliza przyjechała, to nagle wszystkie samochody... Tak.
Co? Widzisz, jakie ma pary w łapach kobieta? No może, ale ja przejechałem z trakcją, był tak lekko. Mi się podoba to, że w tym moim nie ma żadnej trakcji. ABS chyba też nie działa. Znaczy na polski się nie palą, ale jak próbowałem ostatnio, to z piskiem. Czyli bym wrócił, gdybym nie przejechał przez najgorszy bagno. Jakbym przejechał prawą stroną, to bagno. No dobra, zjemy skosz tego, fajnie, że wyszło. Wiem, to by nas super, że wyszło. Tak, teraz. Super. No. Kamil młody, swoją. Mhm. On by tam... Jak... A nie mógł Kamil przyjechał, to już by znać dziki zjadł. No właśnie. Ciemna noc została. A swoim... Na ostatniej chwili nas wytknęłaś, bo... No. Ale ja wiedziałem, że coś się dobrze skończy. Wiedziałem, że wyjedziemy, ale jeszcze nie wiedziałem jak.